Witam. 4 września. Zasiadka samotna na Jeziorach Wielkich. Krzaczory Entertainment. Film Production. Zobaczymy, co nam ta zasiadka przyniesie. Piękna pogoda. Woda super. Obadamy. Jesteśmy gotowi. Od środy do niedzieli. Zobaczymy. Takiego mamy fisza. Ach, jak ładnie. Wszystko poszło pięknie. Tak. Już. Ale ma ładne łuski. Super. Tak. Solidna dziesiątka. Może nawet troszkę więcej będzie miał, jak 10. O. Proszę bardzo. Śliczna rybka. Odkażemy moranę. Idą. Daj dziubek. Oj. Tak. I uwalniam i karpiszona. Ta-da! Siedzę tutaj od środy. Dzisiaj mam piątek. Złowiłem, to jest 6 karp. Super pogoda, super zasiadka. Pozdrawiam. Pokażę wam, na co było branie. O, tak wyglądają 2 dwudziestki po obróbce przez leszcze i na to jest branie ryby. Ciekawe, nie? Dzięki obserwacji tego zjawiska, że po obiedzeniu nam kulek występowały brania właśnie na takie obiedzone kulki, przed laty już doszliśmy do wniosku, że bardzo fajnie nam się będzie sprawdzało i sprawdza się na długim włosie jedna duża kula i to stosujemy tutaj na Jeziorach Wielkich od dłuższego czasu już. Jest to chyba 2008 rok, 2009. Nie mamy przyłowu. Zdarza się, że się zapnie też również leszcz na to, ale to bardziej przypadkowo niż jest to celowy ten. Także duże haki, duże kule i można połowić na jeziorach również. To jest pogoda na karpie. Jestem tutaj od środy, jest piątek. Mam już 8 sztuk. 2 ósemki, 9, 10, 1 dwunastkę, 2 jedenastki i 5. I to jest, koledzy, po prostu pogoda na karpia. Nie chce mi się aż w to uwierzyć. Od 1 w nocy nie śpię,
tylko holuje po prostu ryby. Weekend sezonu. Zaraz płynę znowu wywieźć. Także pozdrawiam. Hej. Ciąg dalszy zasiadki, sobota po południu. Zasiadka jest niesamowita. Złowiłem już 13 karpi, w sumie 128,5 kilo. Coś niesamowitego, biorą po prostu jak oszalałe. Tym samym został pobity rekord 3-dobowej zasiadki, który poprzednio należał do Grzesia Maćkowiaka, 102,5 kilo. No jeszcze mam do końca tego dnia czas, może jeszcze coś dołowię. Teraz chciałbym krótko wam powiedzieć, jak się łowi na jeziorach wielkich. Otóż stosujemy przypony takie w granicach 20-25 cm. Duże haki, grube druty. Takie haki mniej kaleczą rybę, mniej ją rozrywają. Klipsy bezpieczne, ołowie w granicach 150 do 200 gram, może troszeczkę o kijach, wędki do wywózki najlepiej stosować o akcji parabolicznej. Ja mam tutaj wędki, które w sprzedaży są za w granicach 450 zł, marki nie wspomnę. Jest to średniej klasy firma, nie ma nic specjalnego w swojej ofercie dla karpiarzy. Ma jednak rodzynek w postaci wędki całkowicie parabolicznej o niesamowitej akcji. W związku z tym jest uzbrojona w troszeczkę więcej przelotek, ale w zamian za to się pięknie rozkłada naprężenie na całym blanku. Także warto troszeczkę poszukać w różnych sklepach wędkarskich, w różnych katalogach, a później na targach ewentualnie zobaczyć, bo dużo wędek można kupić w dobrych pieniądzach. O bardzo fajnej akcji. Nie ma sensu przepłacać i kupować do łowienia wędek przez internet, których nie widzieliście na oczy. Także lepiej jest iść, zobaczyć, pomacać, zobaczyć jak to wygląda w realu. I wtedy wiecie, co macie w ręku. Nie każda wędka, która jest droga, jest doskonała i nie każda wędka, która jest tania, jest mało wartościowa. Warto wybrać. Niezbędny na łowienia na jeziorach wielkich jest ponton. Dobrze jak ma silnik i akumulator, wtedy nam to ułatwia długie wywózki. Ja już tutaj przez te 3 doby załatwiłem 2 akumulatory. No, ponieważ łowię na 2 wędki, dużo wywożę, dużo ryb jest złowionych, w związku z tym te akumulatory siadają. Teraz już muszę niestety walczyć na wiosłach. Także przygotujcie się dobrze na jeziory wielkie. Do tak długich wywózek zawsze polecam plecionki. Cienka plecionka szybciej nam tonie. Im grubsza plecionka, tym ma większe możliwości pływania. Warto tutaj zainwestować w dobrą plecionkę. Minimum, żeby miała te 12-14 kg wytrzymałości. No, musi jej starczyć w granicach 500 metrów. 450 to jest minimum, 500 to już jest naprawdę fajnie. Można wtedy połowić. Dajemy z przodu amortyzator w granicach 15-10 metrów. To nam daje lekką amortyzację. Wtedy możemy mieć dokręcone bardziej kołowrotki i nam ta ryba zawsze ma jakiś tam delikatny margines rozciągliwości, czego nie mamy możliwości uzyskania na plecionkach. Jeżeli łowimy na jeziorach wielkich, to musimy generalnie siedzieć przy kijach, bo tutaj jest po pierwszych pikach już musimy rybę zastopować, wyciągać ją z drzew, bo łowimy prawie przy drzewach. Także no jest to trudne wędkowanie, jest to trudne łowisko. Trzeba tutaj się wspiąć na wyżyny karpiarstwa, żeby wyciągnąć te ryby z tych drzew. No ja na tej zasiadce miałem 14 brań.
wyjąłem 13 ryb do tej pory, także no skuteczność jest bardzo duża, no ale to już jest doświadczenie tutaj, które trzeba, każdy musi sam nabrać takiego doświadczenia w wędkarstwie. No to pokrótce na tyle, bardzo jestem zadowolony z tej zasiadki. Mam nadzieję, że napiszę Wam artykuł. W tym artykule opiszę inne rzeczy, których nie mogłem tutaj powiedzieć. Także to na tyle. Nadchodzi sobotny wieczór. Ostatnia noc wrześniowej zasiadki zbliża się do końca. Za chwilę wywiozę zestawy na noc. Tak jak widzieliście, dwie duże 28-ki i zobaczymy, co jeszcze da się złowić. I tak już uważam, że zasiadka się mega udała, także idziemy patrzeć. Witam, mam akurat rybę na haku. Zakręcimy hol. O. Proszę zwrócić uwagę, jak pracują wędki paraboliczne. W akcji parabolicznej. Teraz założymy buty gumowe i przejdziemy na końcu. Cały czas utrzymujemy kontakt z rybą. Delikatnie musi być napięta szczytówka. Wszystko musimy razem skoordynować i płyniemy po rybie. Tu mamy cisza.
Zobaczymy, jak to tu jest ustawione. Wszystko szykujemy, zanim wyjmiemy rybę, żeby jak najkrócej przebywała ona poza swoim naturalnym środowiskiem. Waga mamy wytarowaną do worka już do ważenia. I możemy teraz wyciągnąć rybkę. Elegancko. Ładnie ją wyhaczymy. No, chodź tutaj. O. Już ją mamy w worku do ważenia, czyli nie musimy nic tutaj przekładać, tylko wyjmiemy podbierak i już mamy fiszę. Już. Tak. Wiaderko z wodą. Szybciutko. Gdzie jest to wiaderko z wodą? Tu. Leci. Możemy ważyć. Jedenaście. 800. Proszę bardzo, śliczna ryba. No to są ryby z jezior wielkich. Niestety. Proszę bardzo. Taka fisza. 11, 800. Proszę. Niedziela. I wypuszczamy fisza. No. Płyniemy, Luluś.
Tara. Była to moja 16 ryba na tej zasiadce. Od środy do niedzieli złowiłem 16 ryb. Miałem 17 brań, czyli tylko jednej ryby nie zdołałem wyciągnąć. Uważam, że jest to super wynik. Jestem bardzo zadowolony. Super zasiadka. Rewelacja. Pozdrawiam Was. Karpiujcie dla przyjemności.